co tak naprawdę powinno być realizowane w ramach opieki nad starszym psem czy starszym kotem, to jest program tak zwanej opieki geriatrycznej. I tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Często jest tak, że przez wiele, wiele lat pies nie chorował, kot nie chorował i nagle w pewnym wieku przychodzi z nim właściwie do lekarza i mówi: panie doktorze, ale przecież on tak naprawdę całe życie był zdrow. Ja nie wiem, co się stało. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że u zwierząt często jest tak, że proces chorobowy trwa dłuższy czas. Natomiast zwierzę w przeciwieństwie do człowieka nie pokazuje tego. W momencie, kiedy objawy wystąpią, one mogą mieć nawet ostry charakter. Często mówi się, to wystąpiło nagle. Nie, to się ujawniło nagle. To trwało od dłuższego czasu. Pamiętajmy o tym, że tym zwierzętom tak naprawdę należy się od nas coś więcej niż tylko pełna miska. I po to właśnie między innymi jest ten program opieki geriatrycznej, który należałoby mimo wszystko jednak wprowadzić, nie od razu, ale może powoli. To, co dotyczy tej jednej, przynajmniej raz w roku wizyty, to rozmowa na temat żywienia, podstawowe badania kliniczne, chociażby raz w roku badania laboratoryjne. A niektórzy mówią, morfologia i badanie moczu. Tak, trzeba to zrobić. Bo czasami coś możemy wykryć dużo wcześniej, niż tak naprawdę się ujawni. Wreszcie to, co jest bardzo ważne, to są zmiany, które powstają, a których często nie widzimy. Pies szybko się męczy. Męczy się, bo stary. Nie, niekoniecznie. Może dlatego, że ma chore serce. Pies szybko się męczy, bo stary. Nie. A może coś się dzieje w płucach. A może, proszę Państwa, tam coś zaczyna rosnąć, co w miarę szybko rozpoznane można wyleczyć albo zaleczyć. Dla kota i dla psa profil biochemiczny badań jest nieco odmienny, bo przy pewnych elementach wspólnych jednak mimo wszystko kot i pies różnią się częstością występowania określonych chorób. I oczywiście to, co wspomnieliśmy, mianowicie białko całkowite albuminy, ocena czynności wątroby, a więc badanie aktywności enzymów wątrobowych, przede wszystkim enzymu fosfataz zasadowej, która jest enzymem wskazującym chociażby na stany zastoju żółci. Czy wreszcie dwa enzymy, aminotransferaza alaninowa, drugim, który tutaj nie jest wymieniony, to jest aminotransferaza asparaginianowa, ale dla psa czy dla kota z punktu widzenia czynności wątroby aminotransferaza alaninowa jest ważniejsza, ponieważ jest to rzeczywiście enzym specyficznie związany z komórką wątrobową. Takim klasycznym przykładem, proszę Państwa, wzrostu aminotransferazy alaninowej przed wystąpieniem objawów chorobowych jest przewlekłe zapalenie wątroby, na przykład u dobermanów. I prawda jest taka, że kiedy wychwycimy ten stan, jeszcze bez objawów klinicznych, można go zahamować. Wtedy, kiedy te objawy kliniczne występują już, kiedy mamy do czynienia z ewidentnie chorym psem, klinicznie niewiele się da zrobić. W tym profilu również warto jest zwrócić na mocz i kreatyninę, i to szczególnie u kotów. Bo koty, proszę Państwa, bardzo często zapadają już nawet w średnim wieku na choroby nerek. Takim klasycznym przykładem jest przewlekła niewydolność nerek u kotów, która rozpoczyna się często w wieku 6-7 lat, czasami nieco później, a której wskaźnikami pierwszymi klinicznymi to jest zwiększone pragnienie i zwiększone wydalanie moczu, ale wskaźnikami biochemicznymi, które mogą nas ukierunkować na nerki, to jest właśnie podwyższony poziom mocznika i kreatyniny. To jest, proszę Państwa, wskaźnik, że coś zaczyna się dziać, czemu możemy przeciwdziałać, chociażby przez odpowiednie leczenie. Wreszcie to, na co chciałbym zwrócić szczególnie uwagę, a mianowicie poziom tyroksyny, hormonu tarczycowego. U kotów powyżej 7 roku życia, a szczególnie u kotów między taki najczęstszy przedział, to jest między 12 a 16 rokiem życia,
jednym z głównych problemów jest nadczynność tarczycy. Nadczynność tarczycy, która jest w większości przypadków powodowana guzem tarczycy. Ta nadczynność tarczycy daje objawy bardzo często ze strony innych narządów, bo okazuje się, że u kota z nadczynnością tarczycy występuje przyspieszona akcja serca, czyli częstoskurcz, mogą występować przewlekłe biegunki, mogą występować objawy ze strony nerek pod postacią podwyższenia wskaźników czynności nerek. Krótko mówiąc, jeżeli u kota starego w profilu geriatrycznym zrobimy wszystkie te badania, a zapomnimy o tyroksynie, to jest błąd. Bo tak naprawdę regulacja funkcji tarczycy może spowodować cofanie się wszystkich pozostałych zmian ze strony narządów, których wskaźniki w naszym badaniu były podwyższone. U psa przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wskaźniki czynności wątroby. Dlatego, że u starszych zwierząt bardzo często dochodzi do zmian w wątrobie, które prowadzą z przewlekłego zapalenia wątroby do stanów marskości wątroby. I to jest szalenie istotne, abyśmy ten moment wychwycili. Wreszcie takim bardzo ważnym wskaźnikiem jest poziom glukozy, ponieważ u starszych psów, a szczególnie u suk, średnio 3-4 razy częściej występuje cukrzyca, ale poprzedzają ją stany hiperglikemii, nie dający jeszcze objawów klinicznych cukrzycy. Ta subkliniczna hyperglikemia, nie dająca objawów klinicznych, jest momentem, w którym można zacząć przeciwdziałać, można nie doprowadzić do cukrzycy. Na co warto zwrócić, na co trzeba zwrócić uwagę u starego psa czy starego kota? Żywienie to jest jeden z bardzo istotnych elementów i jest to najczęstsze zadawane pytanie w gabinecie lekarza weterynarii. Starszy pies czy starszy kot niestety nie wykorzystuje jedzenia tak, jak byśmy to widzieli u młodego zwierzęcia. A więc starsze zwierzę przede wszystkim często przyjmuje mniej pokarmu. A przyjmując mniej pokarmu, przyjmuje też i mniej energii. Przyjmując mniej energii, często jest tak, że dochodzi do niedoboru energetycznego. O ile u psa ten problem nie jest jeszcze takim dużym problemem, o tyle u kota, który nie potrafi zaadaptować swojego metabolizmu do zmiennej ilości, czytaj małej ilości energii, jest to rzecz, która jest bardzo niebezpieczna, ponieważ w pewnym momencie kot zaczyna się jakby, oczywiście tutaj również w cudzysłowie, sam zjadać, a więc dochodzi do zużytkowania własnych tkanek. To jest dla kota rzecz szalenie niebezpieczna. A więc ogólnym wskazaniem u starszych zwierząt jest, aby jedzenie było pełnowartościowe, pełnokaloryczne, ale ta ilość kalorii nie powinna być w dużej objętości jedzenia. Krótko mówiąc, nie da się tutaj jakby przełożyć jakości na ilość. To musi być dobrej jakości kaloryczne jedzenie. Nie wolno u starszych zwierząt obniżać ilości białka. Ta ilość białka jest szalenie ważna, dlatego że białko uczestniczy w to, o czym wspomniałem, w produkcji przede wszystkim białek strukturalnych organizmu, ale także i w produkcji różnych substancji czynnych organizmu. Jego niedobór prowadzi do szybszego starzenia się zwierzęcia. Problemem jest fosfor i sód. Jeżeli mówimy o starszych zwierzętach, to jakiekolwiek zmiany to przede wszystkim zmniejszona ilość fosforu, bowiem to fosfor oddziaływuje na nerki w sposób niekorzystny. Wreszcie może być konieczne zmniejszenie ilości sodu, ponieważ u zwierząt starszych, tak jak i u ludzi, mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym. Ograniczenie sodu zmniejsza ten problem. Zmiany związane z wiekiem to przede wszystkim zmniejszenie ilości tkanki mięśniowej. Mniejsza ilość tkanki mięśniowej jest zastępowana tkanką tłuszczową. To bierze się pod uwagę w programie opieki
geriatrycznej, a szczególnie żywieniowej. Zmniejszenie tempa podstawowej przemiany materii. Te zwierzęta są wolniejsze, a więc tym samym muszą dostawać odpowiednie jedzenie, aby było ono skorelowane z mniejszym tempem przemiany podstawowej. Wreszcie to zmniejszenie tempa metabolizmu zmniejsza również, czy obniża temperaturę ciała. Takim zwierzętom jest często zimno, tak jak zresztą i starszym ludziom. A więc nie dziwmy się, że niektóre zwierzęta szukają ciepłych miejsc. Wszyscy mówią, że zaczął szukać miejsca przy kaloryferze lub wchodzić do łóżka. Nie dlatego, że tak nas strasznie pokochał, tylko dlatego, że jemu po prostu zaczyna być zimno. To związane jest ze zmniejszeniem aktywności przede wszystkim gruczołu tarczowego, tarczycy. A więc stare zwierzę, czy starsze zwierzę, to przede wszystkim zwierzę, które musi dostawać jedzenie o wysokiej koncentracji kalorycznej. Pamiętać należy o tym, że w diecie starszego zwierzęcia musi być zachowany odpowiedni stosunek wapnia do fosforu, dlatego że to odpowiedzialne jest za prawidłowe uwapnienie kości. My na szczęście nie mamy takiego problemu jak u ludzi z osteoporozą. U zwierząt praktycznie rzecz biorąc ona nie występuje. Niemniej jednak do zwiększonej resorpcji wapnia z kości u starszych zwierząt również dochodzi, nie prowadząc do tak dramatycznych zmian jak u ludzi. W związku z tym ta zawartość wapnia i fosforu w diecie powinna być jak 1:1, a najlepiej jak będzie nieco więcej wapnia niż fosforu. To istotne jest z tego punktu widzenia, ponieważ nerki starszego psa, często mniej lub bardziej uszkodzone, nie są w stanie wyprodukować takiej ilości aktywnej formy witaminy D, która by sprzyjała odpowiedniemu wchłanianiu wapnia z jelit. Stąd ta obecność wapnia w karmie jest szalenie ważna. Białko wysokiej jakości, to o czym wspomniałem, a więc przede wszystkim białko, które powinno być w minimalnej zawartości 18% w stosunku do suchej masy. Przedział wartości, który jeszcze jest akceptowalny dla psa, to jest od 15 do 23% w suchej masie. Nie wolno u psów, u których nie ma bezwzględnych przeciwwskazań wynikających z chorób wątroby, czy nerek, czy innych chorób, stosować karmy o obniżonej zawartości białka. Niedobór białka prowadzi w pierwszym rzędzie do zaburzeń o charakterze immunologicznym. Zawartość tłuszczu w suchej masie powinna wahać się od 7 do 15%, przy czym w zależności od tego, na ile zwierzę jest otłuszczone, pamiętajmy o tym, że im zwierzę jest bardziej tłuszczone, tym ta zawartość tłuszczu w suchej masie powinna być mniejsza. Natomiast to, co jest bardzo ważne, tłuszcz jest ważny. Jest pewnym elementem, który sprzyja smakowitości diet. Bo im więcej tłuszczu jest w diecie, tym pies bądź kot chętniej tę dietę je. Pamiętajmy o tym, że starsze zwierzęta, albo dużo starszych zwierząt, mniej je. A więc pobiera mniej pokarmu. Często nie za bardzo chce jeść. Trzeba je zachęcać do tego jedzenia. Takim elementem zawartości właśnie diety jest tłuszcz, który bardzo podnosi smakowitość diety. Wreszcie to, co jest ważne, na co zwraca się uwagę nie tylko u zwierząt, to zawartość włókna zarówno rozpuszczalnego, jak i nierozpuszczalnego w karmie. Stare zwierzęta mają często problemy związane przede wszystkim z wchłanianiem glukozy, a więc ze stanami tak zwanej hiperglikemii poposiłkowej, które są stanami przedcukrzycowymi. I to jest jedna grupa problemów, a druga to, szczególnie dotyczy to kotów, ale psów również, może w mniejszym stopniu, problemy związane z motoryką jelit, a nierzadko z tak zwanymi nawykowymi lub też przewlekłymi zaparciami. Włókno reguluje te dwa procesy. Z jednej strony zmniejsza wchłanianie glukozy po posiłku, nie prowadzi do gwałtownego wzrostu poziomu glukozy po spożyciu jedzenia, a więc zmniejsza ten stan hiperglikemii poposiłkowej, sprawia, że ta glukoza jest wchłaniana, ale w sposób dosyć łagodny.
z drugiej strony, stymulując perystaltykę jelit, prowadzą i włókno rozpuszczalne i nierozpuszczalne do lepszych, częstszych, prawidłowych wypróżni. Zawartość włókna może w diecie dochodzić do 15%. To jest dużo. Włókno obniża smakowitość diety, a więc nie można dawać od razu dużej ilości. Trzeba stopniowo do maksymalnej ilości 15%. Wreszcie niektóre zwierzęta, szczególnie te, u których występują problemy kardiologiczne, wymagają ograniczania ilości sod. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że są specjalne karmy, które są karmami niskosodowymi i które są wskazane w tych wszystkich sytuacjach, w których mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym. Ponad 70% starszych psów ma nadciśnienie, przy czym nie jest ono nadciśnieniem takim, które daje objawy kliniczne. Zresztą objawy kliniczne są szalenie trudne do określenia w przypadku nadciśnienia. Nadciśnienie u psów najczęściej związane jest z zaburzeniami czynności układu krążenia, a nie nerek. I o tym też trzeba pamiętać. Profilaktyka to, tak jak wspomnieliśmy, coroczne wizyty, szczepienia. Kiedyś mówiło się, szczepimy tylko młode psy, dlatego że potem to już ten pies czy kot jakby doszczepia się sam, czy w kontakcie z środowiskiem. Im starszy pies, tym jego układ immunologiczny jest mniej wydolny. To, co powiedzieliśmy sobie, a więc skoro jest mniej wydolny, to tym samym zwierzę bardziej podatne na zakażenia. Stąd też szczepienia profilaktyczne powinny być dokonywane u starszych psów tak samo jak u psów młodych. Okresowe badania parazytologiczne i stała dbałość o higienę. Proszę Państwa, jest to szalenie ważne, dlatego że my tak naprawdę okresowo bardzo i to szczególnie u młodych zwierząt zwalczamy inwazje pasożytnicze, a u starszych już zapominamy o tym. A często jest tak, że u starszych zwierząt, szczególnie kiedy żywione są na przykład surowym mięsem, albo kiedy zdarza im się coś złapać nie tam, gdzie trzeba, dochodzi do inwazji pasożytniczych, a więc regularne odrobaczanie jest szalenie ważne. A dbałość o higienę to przede wszystkim dbałość o higienę tego, co możemy zobaczyć. Proszę Państwa, takim głównym elementem jest jama ustna. Jama ustna i zęby. Zęby, które są punktem wyjścia do wielu innych chorób. Proszę zwrócić uwagę zmiany, które są związane z odkładaniem się płytki nazębnej. Ta płytka nazębna jest punktem wyjścia do tworzenia się kamienia nazębnego, który wchodząc pod dziąsło powoduje odsłonięcie korzeni zębowych, a to jest punkt wyjścia do zmian paradontycznych. Tu szczególnie widać, jak te zęby są zmienione, gdzie praktycznie rzecz biorąc całe pokryte są kamieniem nazębnym z odsłoniętymi szyjkami i to prowadzi do zapalenia całej jamy ustnej. To dotyczy szeroko rozumianej profilaktyki onkologicznej, bo im starsze zwierzę, tym większa szansa na występowanie chorób nowotworowych. Wczesne wykrywanie zmian i jak najwcześniejsza interwencja to jest dla nas bardzo często szansa na zaleczenie, a czasami nawet na wyleczenie. I jama ustna jest takim elementem, który powinno się oglądać. Szczególnie u niektórych ras, na przykład u bokserów, gdzie szansa na wystąpienie zmian nowotworowych jest dużo większa niż u innych ras. Tak jak tutaj w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia ze zmianami nowotworowymi dotyczącymi dziąsa. Jamę ustną jest łatwo oglądać, a więc można po prostu co jakiś czas zaglądając zwrócić uwagę, czy coś niedobrego nie rośnie. Wreszcie, proszę Państwa, wysiłek fizyczny i sprawność ruchowa. Starsze zwierzę powinno ruszać się na tyle, na ile pozwala mu wydolność jego organizmu. Pamiętajmy zawsze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jeżeli zwierzę, na przykład pies po spacerze, czuje się gorzej, to znaczy, że był to za długi spacer lub za intensywny. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że on może czuć się gorzej, dlatego że nasiliły się objawy bólowe. Masa ciała to jest coś, co jest bardzo istotne, co powinno się kontrolować, szczególnie u tych zwierząt, u których występuje tendencja do tycia.
Masa ciała jest szczególnie ważna, proszę Państwa, u kotów, dlatego że otyłe koty, szczególnie w starszym wieku, mają niestety dużą tendencję do takiego schorzenia, które określane jest stłuszczenie wątroby. Im kot jest grubszy, tym szansa na stłuszczenie wątroby jest większa. W związku z tym trzeba pamiętać o tym, żeby utrzymywać masę ciała w karbach. U starszych zwierząt wskazane jest, aby raz na 3-4 tygodnie to zwierzę było ważone. Bo z jednej strony powiedzieliśmy sobie o tym, że zwierzę może być otyłe, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że zwierzęta mogą chudnąć. Postępujące chudnięcie przy prawidłowym pobraniu karmy, przy prawidłowych objawach jest bardzo niebezpiecznym wskaźnikiem być może toczącego się procesu chorobowego. Wreszcie zapach. To nieprawda, że stare zwierzęta nieładnie pachną. One potrafią ładnie pachnieć, ale jeżeli już nie pachną ładnie, to dlatego, że są często chore. Zapach nieładny, taki zapach, który jakby trochę łojotokowy, to często zapach wynikający z przewlekłego zapalenia skóry albo z łojotoku skóry. Zapach nieładny z jamy ustnej to często sprawa związana przede wszystkim z higieną jamy ustnej. Zapach słodki, też z jamy ustnej, to zapach, albo taki zbliżony do acetonu, to zapach, który może niestety nam sugerować obecność zwiększonej ilości ciał ketonowych, a to jest częstym objawem w przebiegu na przykład cukrzycy u zwierzęci. Zapach wskazuje nam na to, czy coś niedobrego nie dzieje się w organizmie. Taki kot, którego tutaj pozwoliłem sobie pokazać, który zajmuje 3/4 stołu, jest potencjalnym pacjentem dla lekarza, potencjalnym pacjentem ze stłuszczeniem wątroby. Nie można doprowadzić do takiego stanu, aby zwierzę tak wyglądało. Ale jeżeli już mamy takiego kota, takiego starszego kota, który tak wygląda, to pamiętajmy o tym, że jeżeli taki kot nagle któregoś dnia przestanie jeść, odmówi całkowicie jedzenia, to jest to bardzo niebezpieczny moment, ponieważ wskazuje on na ujawnienie się klinicznych objawów stłuszczenia wątroby. Opieka nad pacjentem geriatrycznym, opieka nad starymi zwierzętami, to jest trudny moment, to jest uświadomienie sobie szczególnych potrzeb tych zwierząt. Są to zwierzęta tak zwanej szczególnej troski. My, opiekując się starymi zwierzętami, spłacamy im dług za ich wierność, miłość, za lojalność w stosunku do nas przez całe życie. Myślę, że możemy im dać te kilka lat często szczęśliwego życia w miarę w komfortowych warunkach. Niestety stało się tak, że przedłużenie życia to nie przedłużenie młodości, tylko przedłużenie starości. Młodzi jesteśmy cały czas tak samo i zwierzęta są tak samo długo młode jak kiedyś. Jesteśmy tylko po prostu dłużej starzy. Dajmy tym naszym zwierzętom też trochę tej dłuższej starości w komfortowych warunkach.